Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam mega serdecznie na kanale do Diabła z grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku powiem wam o tym, w co teraz gram. Czyli ostatnie gry, które kręciły się w napędzie mojej konsoli, nie wiem, tam gdzieś w chmurze internetowej się chłębiły, albo które były w kartridżu, w sensie wejściu na kartridże mojego Nintendo Switch. Dlatego, moi drodzy, zaczynamy. Pierwsza gra, o której wam opowiem, to jest absolutna zasługa tylko i wyłącznie mojej żony, ponieważ wiecie, no ja tam tłukłem w tego Starfielda ponad 250 godzin, aż pewnego dnia moja żona do mnie podeszła i powiedziała mi, cytuję, albo skasujesz to kosmiczne gówno o łażeniu po pustej planecie, albo wezmę z tobą rozwód, dlatego postanowiłem to absolutnie usunąć i zacząłem wyszukiwać sobie gierki, w które, wiecie, zawsze chciałem przejść, a nie miałem czasu z powodu ekstremalnego natłoku gier, które miał miejsce w roku 2023. No i, moi drodzy, taką grą na przykład jest Roller Drome. I cóż to jest za wspaniały tytuł. Gra, generalnie rzecz biorąc, obraca się w bardzo fajnej, takiej retrofuturystycznej stylistyce, którą absolutnie uwielbiam. Mówiłem wam o tym przy okazji recenzji Iron Fury. Jest to, wiecie, taki klimat a la film na przykład Uciekinier ze Schwarzeneggerem. Był też taki film o sporcie przyszłości z jakąś piłką. Super Bowl? Coś takiego, że oni tam się zabijali o tą piłkę i tak dalej. No i tutaj dostajemy, słuchajcie, grę, w której wcielamy się w dziewczynę, która pragnie zostać mistrzynią rollerbola. Nie rollerbola, tylko rollerdromu. I jest to babeczka, która pogina, słuchajcie, na rolkach i za pomocą przeróżnych broni, będzie to granatnik, strzelba, podwójny pistolet oraz shotgun, będzie musiała wymordować wszystkich na planszy. Moi drodzy, przede wszystkim gra posiada naprawdę niesamowitą stylistykę graficzną, którą przyznam wam szczerze, że jak widziałem na zwiastunach, to miałem takie jakoś tak pusto tutaj i tak dalej, ale dzięki temu, że jest pusto, to jest naprawdę mega czytelnie i zaraz wam powiem, dlaczego ta czytelność jest naprawdę na maksa istotna, ponieważ gra pod kątem gameplayu to jest praktycznie Tony Hawk Pro Skater, tylko z dużo mniej zaawansowaną, że tak powiem, paletą trików, tak? Wszystkie triki wykonujemy za pomocą jednego guzika plus kręcenia gałą, ewentualnie mamy jeszcze wszystkie te grindy, czyli takie sunięcie po krawędzi, wiecie, naszymi rolkami. No, ponieważ, moi drodzy, musiało być takie ograniczone z tego względu, że w grze będziemy musieli absolutnie mordować kompletnie wszystkich, którzy się pokażą na mapie, nie? Gra generalnie, żeby być takim połączeniem Tony'ego Hawka z takim, powiedzmy, ala deathmatchem, no ale strzelamy do NPC-ów. Już wam mówię, o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc, gra rozpoczyna się tym, że wjeżdżamy na po prostu daną arenę, mamy jakiś tam ograniczony, w sensie czas nie jest ograniczony, ale mamy na przykład listę zadań, które musimy wypełnić. Jednym z zadań jest na przykład przejść poziom w określonym czasie. No i generalnie rzecz biorąc, gra polega na tym, że jeździmy, kasujemy wszystkich przeciwników, strzelamy do nich, przeciwników jest absolutny ogrom i to właśnie dlatego ta czytelność grafiki tu jest mega ważna. Za pomocą kręcenia trików, moi drodzy, będziemy uzupełniali amunicję, tak? Jest to absolutnie fantastyczny patent. Dodatkowo jeszcze, w momencie, w którym odpowiednio szybko unikniemy lecącej w kierunku naszym kuli, to wpadamy w takie ala slow-mo, ala, wiecie, coś ala Max Payne, no i wtedy strzelamy dużo mocniej i rąbiemy po prostu z niesamowitą mocą do naszych rywali. No i powiem wam tak szczerze na maksa, że generalnie rzecz biorąc, na samym początku gry mówię, kurde, fajne, ale trochę łatwe, nie? Jakże szybko i brutalnie moja teoria została tutaj zweryfikowana, ponieważ gra jest potwornie, ale to podkreślam, potwornie trudna w późniejszych etapach, ponieważ gra ma generalnie rzecz biorąc dwie kampanie. Jedna kampania opowiada o tym, jak zostajemy mistrzynią Rollerdromu, a druga, w trakcie której jestem właśnie przechodzenia, jest o tym, jak już tą mistrzynią jesteśmy. No i wam powiem szczerze, że tak, ostatnie poziomy pierwszej kampanii wyglądają na takiej zasadzie, że lecimy na tych rolkach, nie? I naparzają do nas ze wszystkiego. Z rakietnic, z jakichś wybuchowych beczek. Pojawiają się mechy, które naparzają do nas z seriami, z granatników. Cała masa snajperów laserowych, jakichś opancerzonych gości, którzy jeżdżą tylko po to, żeby nas strzelić w łeb baseballem. I jest to absolutnie piękne. I, moi drodzy, jest to tytuł, przy którym będziecie mogli absolutnie sobie połamać palce. Naprawdę, ilość po prostu rzeczy, które tu się dzieje. Wiecie, że na przykład lecimy,
wyskakujemy do góry, kręcimy trik, spadamy w locie, jeszcze odpalamy dwóch gości po kolei, kończy nam się amunicja, więc robimy kolejne triki, uniki pomiędzy lecącymi w naszym kierunku rakietami, coś absolutnie niesamowitego, naprawdę gra ma fantastyczny klimat, takiego właśnie jak wam mówiłem, retrofuturyzmu i gra się w to fantastycznie, po prostu naprawdę świetna gra. Ostatni raz bawiłem się tak dobrze chyba właśnie, jeżeli chodzi o takie, wiecie, tricksterskie gry przy Tonym Hołku, a sam Tony Hawk ogólnie mnie trochę znudził, nie? Bo tam, wiecie, nie można nikomu palnąć w łeb, a zawsze lepiej móc palnąć na przykład z dwururki. W ogóle shotguna się w tej grze absolutnie świetnie strzela. Tak czy inaczej, jeżeli ktokolwiek z was nie grał w Royal Drome, no to na maksa wam polecam. Bardzo bym sobie życzył, żeby ten tytuł ukazał się na Switchu dwójce, jeżeli ten kiedykolwiek się pojawi, ponieważ jest to idealna gra na krótkie sesje. I powiem wam szczerze, kurczę, jak samo przejście kampanii zajęło mi jakieś tam powiedzmy 2 godzinki, tak? Teraz ta druga kampania, w której mam zamiar utrzymać tytuł mistrzowski, jest potwornie trudna, ale na maksa się jaram, nie? Tu jest, wiecie, to jest taka sytuacja, że po prostu adrenalina nam buzuje w żyłach, wiecie, robimy uniki, robimy triki i naprawdę bawimy się absolutnie fantastycznie. Bardzo brakowało mi takiego zręcznościowego tytułu, który powygina mi palce tak jak lubię, no, generalnie. Świetna gra, bardzo fajna. Jeżeli byście chcieli mieć taką pełną recenzję, dajcie mi znać, bo planuję w tym tygodniu jeszcze już ukończyć tą drugą kampanię, no i wtedy będę mógł śmiało nagrać dla was coś więcej. Moi drodzy, kolejny tytuł, no to jak pewnie obserwujecie kanał, wiecie, że byłem na urlopie. No i na urlopie potrzebowałem jakiegoś leśnego horroru. I takim leśnym horrorem zdecydowałem, że będzie między innymi, dlaczego między innymi, to się dowiecie w późniejszej części tego odcinka, będzie Alan Wake 1 w wersji na Nintendo Switch. No i powiem wam tak, jak to odpaliłem, to na samym początku zastanawiałem się, czy ktoś mi przypadkiem nie wysmarował ekranu masłem, bo było to tak wszystko cholernie rozmyte. Dodatkowo jeszcze ciężko jest mi się piekielnie przyczaić do tego systemu strzelania, bo tam, wiecie, strzelamy za pomocą tego ZR i za pomocą samej prawej gałki. Nie ma czegoś takiego, że mierzymy sobie z ramienia pistoletem, co było później standardem w survival horrorach. No i powiem wam tak, no kurczę, oko się przyzwyczaja po jakimś czasie, nie? Ta gra nie wygląda tak źle. Nie chodzi też aż tak źle, jak myślałem, że będzie chodziła. Zastosowano naprawdę bardzo fajne wibracje, jeżeli chodzi o Joy-Cony. Tutaj czuć dosłownie każdy krok naszego Alana Wake'a. No i też nie będę ukrywał, że troszeczkę ten tytuł kupiłem sobie bardziej po to, żeby sobie go odświeżyć, ponieważ jestem w trakcie przechodzenia ponownie Alana Wake'a 2. Dlatego jeżeli będziecie chcieli, no to zrobię wam recenzję Alan Wake na 1 na Nintendo Switch. Jak dalej to ogram, nie? No bo na razie jestem praktycznie na samym początku gry, więc nie mam tutaj, wiecie, jakichś tam specjalnych odczuć. Moim zdaniem tylko troszeczkę sam system, że tak powiem, sam w sensie ten core gameplayu się trochę zestarzał, nie? Wiecie, walka, cutscenka, walka, cutscenka. No, zobaczymy, nie? Ja generalnie Alana Wake'a absolutnie uwielbiałem, kiedy go kończyłem na Xboxie 360. Planuję do końca tygodnia sobie przejść ten Alan Wake na Nintendo Switch. Też ma dodatki 2. Które nigdy nie grałem, więc chętnie je ukończę. No i jeżeli będziecie chcieli poznać moją opinię, no to na pewno dla was to nagram. A jeżeli nie będziecie chcieli poznać tej opinii, no to i tak to nagram, bo będę pewnie miał na to ochotę, nie? Skoro mówiłem wam o Alanie Wake'u 1, no to gram sobie w New Game Plus, w Alan Wake 2. Jezu, jaka ta gra jest świetna. Boże. No ale to się rozwinę o niej bardziej przy odcinku o najlepszych grach roku 2023. Słuchajcie, bardzo fajnie się gra w ten tytuł od nowa, mając cały arsenał broni, który zgromadziliśmy w trakcie naszej pierwszej podróży. Podobno są jakieś nowe cutscenki, podobno jest nowe zakończenie i podobno jest troszeczkę zmieniona narracja, ale o tym wam może opowiem przy okazji jeszcze jakiegoś odcinka z cyklów, co teraz gram, bo na pewno będę chciał sobie skończyć ten New Game Plus i generalnie rzecz biorąc wymaksować ten tytuł, ale też nie mam zamiaru absolutnie jakoś z nim śpieszyć, tylko bardziej, wiecie, tak delektować, odkrywać smaczki, których przedtem nie widziałem, znaleźć te wszystkie skrzynki Casey'a, rozwiązać wszystkie zagadki z papierowymi ludzikami i tak dalej, i tak dalej. No i moi drodzy, na samym końcu, to jest drugi leśny horror, który sobie kupiłem na urlop, jest to Dark Pictures Anthology Little Hope w wersji na Nintendo Switch. Piekielnie bałem się tę grę kupować, bo gra, wiecie, gry z serii Dark Pictures są generalnie rzecz biorąc znane ze swojej naprawdę niesamowitej grafiki, tak? No wiadomo, że Nintendo Switch no już to troszeczkę nie domaga, ale przyznam wam szczerze, że jakość portu jest świetna. Został obniżony klatkaż, gra śmiga troszeczkę mniej niż 30 klatkach, ale to absolutnie nie przeszkadza, ponieważ w tej grze mamy takie totalnie filmowe doświadczenie, że tak wam to powiem. No a sama gra opowiada nam o, słuchajcie, grupie
uczniów, którzy wybierają się tam gdzieś, kurczę, autobusem. Autobus się rozbija, no i tak się składa, że najlepszą drogą, żeby, wiecie, znaleźć się, w sensie najlepszym miejscem, żeby odnaleźć jakiś, nie wiem, działający na przykład telefon i wezwać pomoc, jest miasteczko Little Hope, do którego udajemy się całą grupą ludzi. No ale jak się pewnie domyślacie, no to zaczynają oni potem ginąć w przeróżnych, dziwnych i przerażających okolicznościach, no bo tak to właśnie w tych grach bywa. Generalnie rzecz biorąc, sama mechanika gry, w sensie sam gameplay gry polega na tym, że będziemy chodzili, szukali jakichś wskazówek, wykonywali quick time eventy, które mi się wydają być dużo łatwiejsze niż takim na przykład quarry, a może się mylę. I co? No i wybierać, słuchajcie, odpowiednie opcje dialogowe, tak? Powiem wam tylko jedno. Gra pod kątem klimatu podobała mi się bardzo. Zamglony las, jakieś takie stare budynki, chaty, szopy. Taki klimat do mnie trafia naprawdę niesamowicie mocno. Wiecie, wiedźmy. Troszeczkę się czasami czułem jak w Silent Hillu, krążąc po miasteczku, wiecie, na maksa, że tak powiem, spowitym mgłą. No i powiem wam w ten sposób, grze dałbym naprawdę mega wysoką ocenę, gdyby nie zakończenie, które jest tak fatalnie złe, tak beznadziejne i tak niszczące po prostu wszystko to, co twórcy budowali przez cały czas przejścia, że ja osobiście byłem w naprawdę mega ciężkim szoku i będę dla was robił recenzję tej gry. No wiecie, no nie zgrałem żadnych gameplay, teraz tylko w sensie widzicie to, co mi się udało zgrać na wyjeździe, więc nagram dla was na pewno recenzję. Będę ten tu przychodził sobie jeszcze raz, będę chciał sprawić, żeby wszyscy przeżyli, no bo przy pierwszym przejściu zostało mi tylko dwóch żywych gości, ale ja samemu sobie umówiłem się sam ze sobą na takiej zasadzie, jak to wiecie, kiedyś grało się na przykład w wojnę z dzieciakami na osiedlu, że braliśmy patyki i robiliśmy ta-ta-ta i dwa razy tam cię trafiłem, to nie żyjesz. I na to się umawialiśmy, dlatego ja też sam ze sobą postanowiłem się umówić, że tak, że zakończenie w tej grze nie istnieje. I że mam je w dupie, i że o nim w ogóle nie myślę, i że ja sobie sam własne zakończenie robię w pewnym momencie. Oczywiście, słuchajcie, o tym zakończeniu wam więcej opowiem przy okazji recenzji wersji na Nintendo Switch, ale jeżeli ktoś by z was się zastanawiał, czy ogólnie rzecz biorąc warto, powiem wam szczerze, warto, nie? Gra naprawdę zaskoczyła mnie pod kątem tego, że na Nintendo Switch działa i to, że i tym, że działa naprawdę nieźle. No. To było na tyle, moi drodzy, słuchajcie. Już niedługo będzie dla was wysyp jakichś tam recenzji, no bo pokończyłem ostatnio kilka fajnych gier. No i co? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, w co wy gracie. Wpadajcie na mój Patronite, to mega mocno, że tak powiem, pomoże mi rozwinąć mój kanał. Starajcie się nie wyłączać reklam, ponieważ wtedy będę mógł, nie wiem, mieć na kanału na przykład na kilogram ziemniaków. Będę wdzięczny, bo bardzo lubię jeść ziemniaki. I cebuli, mówi moja żona. No, no i to tak naprawdę tyle, nie? Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z grami. Na razie, cześć. Czołem. Kluski z rosołem.